No witam Was serdecznie. Oglądałem wczoraj debatę prezydencką z udziałem przedstawicieli, którzy kandydują na ten najbardziej chyba ważny w kraju urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oglądałem uważnie, przysłuchując się, proszę Państwa, wypowiedziom kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Polska niestety, nieszczęśliwie nie ma, proszę Państwa, żadnego godnego reprezentanta, którego można byłoby tak naprawdę poprzeć. Nie ma, proszę Państwa, żadnej merytoryki w dyskusji, a zwłaszcza w tych częściach, w których są głosy wolne, w których można przedstawić merytoryczną dyskusję na temat chyba najbardziej istotnych rzeczy, które dotyczą Polski, a zwłaszcza gospodarki, kwestii podatkowej, miejsc pracy i ochrony zdrowia, ale ochrony zdrowia w rozumieniu takim, żebyśmy nie dokładali z pieniędzy społecznych każdego podatnika, każdego obywatela polskiego do korporacji zagranicznych, do Big Pharmy, tylko i wyłącznie, żebyśmy walczyli w takim zakresie, proszę Państwa, żeby było jak najmniej, proszę Państwa, osób chorych, zwłaszcza tych, którzy chorują na raka. Żebyśmy nie musieli pieniędzy wydatkowywać na szpitale, ale żebyśmy, proszę Państwa, mogli tak naprawdę mieć jak najmniej ludzi chorych w Polsce. Co jest przyczyną? Przyczyną tego jest potężny wzrost chemii, brak norm nie tylko na żywność, ale proszę Państwa, na wszystkie rzeczy, które są w Polsce, a są dopuszczone i stosowane, tak jak proszę Państwa, i w włókiennictwie są stosowane środki chemiczne, które też naprawdę w ciuchach są niebezpieczne i są rakotwórcze. Nie ma norm, nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza. Nasi kandydaci słodko pierdzą, słodko mówią, zarzucając sobie tylko i wyłącznie slogany, bo to nic nie można ująć. Żadnej merytoryki, taka retoryka rzucania jakimś tam, proszę Państwa, sloganem, który ma być dobrze odbierany przez Polaka, który ma iść do urny wyborczej i ma na niego zagłosować. Tak, pięknie krzyczał pan Tajno, głosuj na przedsiębiorców. Srutu, to paczka drutu. Następny Kosiniak-Kamysz, przecież proszę Państwa słyszeliśmy. Pan Kosiniak-Kamysz mówi, że przecież trzeba wesprzeć rolników, bo sadownicy mają problem. Tylko weźcie te jabłka grujeckie i zbadajcie. Proszę Państwa, jeśli w sadownictwie można stosować glifosat, to ja podziękował za takie jabłka, ja je za darmo, nie chcę nawet z dopłatą, żeby mi dawali. Nie kupuję jabłek, proszę Państwa, które pochodzą z sadów, w których stosuje się nadmiernie pestycydy, a jeszcze do tego glifosat. Koniec, kropka, nie będę czegoś takiego tolerował. Ponadto nikt nie powiedział, proszę Państwa, o pierwszej sprawie. Agencja Bezpieczeństwa Żywności. To nie tylko ten temat, ja poruszam różne tematy, ale bezpieczeństwo energetyczne państwa, tak, którego w ogóle nie ma. Nie poruszył nikt bezpieczeństwa rezerw żywnościowych, które zobaczycie na jesień, jaki będzie skutek tego, że ich po prostu Polska nie ma. Nikt nie poruszył kwestii związanej, proszę Państwa, z opodatkowaniem, podatkiem progresywnym marketów, które oszukują konsumentów, a więc to by zatrzymało też możliwości oszukaństwa przez markety, płacenia podatków przez markety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym płacenia podatków za grunty, które zajmują. Zakaz co 5 lat zmiany, proszę Państwa, i zwalniania ich z podatku, ponieważ zamieniają się tylko sklepy nazwami i dalej, proszę Państwa, oszukują konsumentów, niszcząc nasz polski rynek. O tym nikt z kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie powiedział, a w szczególności Bosak, bo przecież ode mnie wiedział, dowiedział się, uczestniczył ze mną, proszę Państwa, w różnych spotkaniach i miał pełną informację pan Bosak na temat trucia masowego Polaków. Miał raport NIK-owski, miał, proszę Państwa, wszystko.
Wszystko od A do Z łącznie pokazywane z wynikami badań laboratoryjnych na zawartość glifosatu w organizmach. Nie poruszył tej tematyki, dlatego nie będę popierał Bosaka i nie ma możliwości, żebym takich ludzi popierał, bo na Bosaka, proszę Państwa, to ja nie chodzę. Zawsze mam obuwie. Druga rzecz, proszę Państwa, słodko pierdzący nasz pan prezydent Duda. No kolejne fajne 5 lat żyłoby się na koszt podatników. I tak, proszę Państwa, się stanie. Wspomnijcie moje słowa. Ja już to dzisiaj mówię jasno i wyraźnie. Jeśli w drugiej turze będzie Duda i Trzaskowski, wspomnijcie moje słowa, że Konfederacja poprze, liderzy Konfederacji będą popierali, proszę Państwa, Duda. Nic bardziej groźnego nie może być. Jesteśmy między, proszę Państwa, młotkiem a kowadłem, między Trzaskowskim a Dudą. Jest katastrofalny stan rzeczy. Dopuściliśmy się do tego, że wpierniczyliśmy się w kleszcze i teraz tak naprawdę jeden i drugi to ta sama klika, to ta sama banda. Oni się zawsze dogadają. Jeśli w Polsce nie wymieni się klasy politycznej, która podejmuje decyzje i zmiany ustaw, które są konkretne, ale tutaj nie słyszeliśmy o kwocie wolnej od podatku, proszę Państwa, nie słyszeliśmy nic konkretnego o tym, co ma dotyczyć polskich obywateli, polskich konsumentów. My nie chcemy 500+. My rolnicy też nie chcemy dopłat. My chcemy, proszę Państwa, uczciwe pieniądze za swoje płody rolne. Więc nas nie trzeba oszukiwać, nas nie trzeba okradać. My nie chcemy, żeby takie firmy jak Siemens Finance w Polsce wyprowadziły, proszę Państwa, miliardy z tego kraju na oszustwie ewidentnym, gdzie jest przyzwolenie urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów na walenie w rogi rolników, ale nie tylko rolników, proszę Państwa, ale i zarówno przedsiębiorców, którym się przyjmuje sprzęty na przewłaszczenie i sprzedaje się za 50% wartości, uszczuplając tym samym, proszę Państwa, wartość sprzętu, a więc zaniżając podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego, pozbawiając jednocześnie w sposób celowy rolnika maszyn rolniczych do produkcji, a tym samym, proszę Państwa, działając na upadek gospodarstw rolnych. My nie chcemy nieuczciwej polityki rolnej, która doprowadza, proszę Państwa, do tego, że banki przejmują polską ziemię. Ano tylko i wyłącznie dlatego, że mamy taką politykę rolną Ministerstwa Rolnictwa i Państwa, którą reprezentuje tak naprawdę, proszę Państwa, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na taką politykę rolną przyzwala. Gdyby była opłacalność produkcji, gdyby był rynek chroniony, gdyby konsument był chroniony pod względem zdrowotnym, nigdy rolnik nie miałby egzekucji komorniczej. Jeżeli Instytut Ekonomiki i Rolnictwa oszukuje i zawyża wartość dochodu, a później na podstawie hektara przeliczeniowego taka firma Siemens Finance udziela kredytu rolnikowi, pożyczki tak zwanej, to nie jest to pożyczka w rozumieniu przepisów prawa. Jest to kredyt bankowy, ale zobaczcie, czy w kredycie bankowym można wypowiedzieć komuś umowę, zawziąć kasę, proszę Państwa, za przywrócenie umowy kredytowej. No takie rzeczy nie funkcjonują, u nas funkcjonują. Nikt z urzędów skarbowych z tą patologią nie robi nic. Pieniądze z VAT-u są przeprane. Nikt na to nie zwraca uwagi. Ministerstwo Finansów milczy. Proszę Państwa, to są miliardy złotych wyprowadzane z Polski. Struli nas, importują nam świnie z Danii, importują nam żywność, proszę Państwa, w dziesiątkach tysięcy tirów dziennie na teren Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie polskiego surowca tam nie ma, na terenie marketów to wszystko jest sprzedawane, które nie płacą w Polsce jeszcze podatków, no to jest kompletny absurd i dokładamy, proszę Państwa, jeszcze do tworzenia miejsc pracy, wyniszczając jednocześnie polską przedsiębiorczość. To już lepszego układu nie ma. Więc nie ma kandydata, słodko pierdzący każdy z tych kandydatów, ale to każdy słodko tak pierdział, że po prostu mnie wątroba bolała. Nie ma, proszę Państwa, w ciągu jednej minuty można byłoby zawrzeć tyle tematów istotnych z punktu widzenia polskiego obywatela, że gdyby ktokolwiek z nich chciał się w sposób merytoryczny zaprezentować i byłby merytoryczny, to można byłoby to przekazać i pokazać ludności.
Co jest najważniejsze? Najważniejsze paliwo dla człowieka, więc żywność. Jeżeli mamy żywność rakotwórczą, jeśli mamy w niej pełno chemii, to jest najistotniejszy temat. Panie Bosak, pan słodko pierdział na wszystkie tematy, tylko nie ten, już tej naprawdę słodkiej retoryki. Pana Dudy, pana Jakubiaka, który też w tej sprawie nic nie powiedział, a przecież ogląda moje wystąpienia, zna to wszystko, mają dokumenty, widzą te dokumenty. Wszyscy słodko pierdzą. No przecież pan Trzaskowski słodko pierdzi, pan Kosiniak-Kamysz, który był w Jeleniej Górze, z którym rozmawiałem, dostał ode mnie raporty, dostał i potwierdzał, są przecież nagrania z tego tytułu. Oni wszyscy słodko pierdzą, proszę państwa, po to, żeby świetnie żyć na koszt nas podatników. I dalej nas będą gnębić, jesteśmy pod okupacją i wybieramy między syfem, proszę państwa, tyfusem, kiłą brzeżączką, nie wiem, co tam jeszcze może być, HIV-em i co tam jeszcze? Co tam? No wszystkie można choroby wrzucić, jeszcze COVID-a byśmy wrzucili. I tak sobie poszczeliliśmy, na to pozwalamy. To naród polski sobie pozwala tak ogłupiać się i w swojej, proszę państwa, w swojej takiej myśli przewodniej, naród myśli, jaki przyjdzie kolejny zbawiciel. Kolejne 5 lat okupacji. Jeśli nie będzie pospolitego ruszenia, nie zmienimy elity polityków, posłów w Sejmie, to nic z tego nie będzie. Proszę państwa, to musi być prezydent, który będzie reprezentował interesy narodowe. Muszą być politycy w polskim Sejmie, którzy będą myśleli kategorią narodową. Tu trzeba znacjonalizować tak naprawdę to wszystko poprzez odszkodowania. Ja mam pomysł, jak to zrobić. Ja się nie pcham na stołek prezydenta, mam to gdzieś. Wolę, żeby był ktoś merytoryczny, żeby z kimś współpracować, z kim można współpracować, a nie z baranami. Proszę mówić, jakiś jeden z metra cięty, który chodzi z flagą polską i on mówi, że on jest narodowiec. Jaki on jest narodowiec? Słodko pierdzący, proszę państwa, klient, który uważa się za nie wiadomo kogo. Tak naprawdę, proszę państwa, to ten cały ruch narodowy jest tak oszukiwany, jak nigdy w życiu nie był oszukany. I wspomnijcie moje słowa. Wspomnijcie dzisiaj moje słowa, że jeżeli dojdzie do drugiej tury wyborów między Dudą a Trzaskowskim, to ruch narodowy poprze Prawo i Sprawiedliwość i Andrzeja Dudę. Ciekawe, tylko powstaje pytanie, co w zamian za to dostali? Żeby dopuścić do takiej sytuacji, kiedy mieli instrument w ręce, kiedy dostali instrument do ręki i każdy Polak by to poparł, każdy Polak, któremu zależy na zdrowiu. Gdyby dzisiaj Konfederacja swojej narracji mówiła w pierwszej kolejności ukrócenie gangsterki w systemie przetwórstwa rolno-spożywczych, wzmocnienie pozycji rolnika, budżet na rolnictwo, połączenie 5 instytucji w to wszystko. Gdyby to była taka prawdziwa, naprawdę narodowa, ten taki ruch narodowy, to proszę państwa, zdrowo myślący człowiek wie, że każdego Polaka to interesuje, bo każdy chce jeść zdrowo. Każdy chce żyć zdrowo. Nie dokładajmy do szpitali, do korporacji, dla lekarzy, którzy, proszę państwa, dziś o tym nie mówią. Pasuje im zarabiać na chorobach ludzi, a zarabiają apteki. Zobaczcie, za komuny mieliśmy 1/10 tych aptek. Społeczeństwo było zdrowe, bo przynajmniej za komuny funkcjonowały normy jakieś. Bo żywność była bezpieczna, bo nie lało się wszędzie glifosatu. Dzisiaj czytamy, że glifosat stosuje się w uprawie marchewki. W kapustach się to stosuje, proszę państwa. Wszędzie jest lany ten cholerny glifosat. A to jest jedna z głównych przyczyn chorób rakowych. 100 tysięcy ludzi na koronawiruska. Nie wiem. Ministerstwo pisze, że 200, telewizja podaje, że 1100 umarło przez 3 miesiące. A tak naprawdę można powiedzieć, że te minimum 300 osób umiera dziennie na raka. I wy nie widzicie, że tutaj, w tym właśnie jest problem i tu jest prawdziwy koronawirus, który zabiera nam zdrowie, zabiera nam pieniądze, niszczy nam gospodarkę,
przejmuje nasz kraj bez jednego wybuchu. Sami powymieramy na własne życzenie. Ale żaden z kandydatów na ten temat nic nie powiedział. Nic kompletnie, ani słowa. Nawet się nie zajęknął. Po co komuś 500+? Gdybyśmy mieli gospodarkę, miejsca pracy i godne zarobki, nie byłoby potrzeby. To nie rząd ma mieć pieniądze, to ma mieć naród pieniądze w kieszeni. Gospodarka ma się rozwijać. Ale oni słodko pierdzą, żeby tylko się na stołek dostać. Żeby właśnie, proszę Państwa, na nich płacić. Żeby ten naród harował od rana do wieczora. I oni mówią, proszę Państwa, że jest cudownie w tym kraju. To jest bardzo źle. Jest bardzo źle. A na jesień to wy się przekonacie. Przekonacie się, o czym ja mówiłem i dopiero, co niektórzy zrozumieją, jak dostaną pewnego dnia wyniki badań z laboratorium, że mają komórkę rakową, że trzeba teraz chemioterapię, że trzeba radioterapię, że teraz trzeba wysprzedawać majątek, żeby się ratować, że trzeba wejść na dietę ketogeniczną, o której mówi Hubert Czerniak, że trzeba odstawić żarcie marketowe wysoko przetworzone, że azotyny, azotany, że fosforany, że karageny zabijają, że w połączeniu to wszystko w diecie dziennej po prostu przekracza normy dopuszczone, o której mówi raport Nikowski, kiedy nikomu się po prostu tego czytać nie chce. Polacy żyją wygodnie z chwilą, z dnia na dzień, a później jest płacz i zgrzytanie zębów. Więc wyobraźcie sobie, jakich mamy kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy, za przeproszeniem, marionetki, proszę Państwa. Systemowe marionetki, które nic więcej nie wniosą poza pięknymi sloganami, pięknym pierdzeniem w stołek za nasze pieniądze. Nie chcecie utrzymywać partie polityczne z subwencji aż 5 partii? Czy nie powinna być w polskim parlamencie jedna partia, która będzie myślała kategorią narodową w imieniu narodu? Po co jest nam 460 posłów? Po co nam jest tyle senatorów? A ograniczmy to do 50. Dlaczego nie chcecie tego zrobić? Sami jesteście po prostu niewolnikami i godzicie się na to. Godzicie się na to, żeby tak to funkcjonowało. Pozdrawiam Was i co? Miłego dnia. Przeanalizujcie, zastanówcie się, a my dalej robimy akcję glifosat w polskim sporcie, więc rozmowy, proszę Państwa, z trenerami klubów sportowych trwają. Sponsorów szukamy na przebadanie 200 dzieci. To koszt mniej więcej w granicach około 30 tysięcy. Środki uzyskane z tych pieniędzy zebranych będą przekazane do klubu sportowego. Klub sportowy będzie, proszę Państwa, rejestrował każde dziecko. Będzie opłacał za to dziecko badanie. Proszę Państwa, widzicie, rozkradają setki, proszę Państwa, milionów złotych. A dzisiaj jest problem przebadania 200 dzieci i 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych, które trzeba wyłożyć na badania, żeby pokazać w rzeczywistości, że każde dziecko, które uczestniczy dzisiaj w klubie sportowym, obojętnie, czy to jest piłka ręczna, czy to są sporty letnie, czy zimowe, jest trute glifosatem. To jest sytuacja dramatyczna. To jest dramatyczna sytuacja i te badania powinny być w ramach profilaktyki NFZ-u robione, kontrole pełne. Powinniśmy nad tym podjąć dyskusję, bo ta trucizna jest tak samo niebezpieczna jak DDT, które zabiło wielu Polaków. Dopiero po latach, proszę Państwa, doszli do wniosku, że DDT, właśnie przez Monsanto chyba produkowane, to zabiło kupę ludzi na świecie. Czy firma poniosła konsekwencje z tego? Więc zastanówcie się, jakie to są firmy? Co to są za firmy? To są po prostu firmy, które tak naprawdę podczas II wojny światowej zajmowały się, proszę Państwa, produkcją broni biologicznej, chemicznej. To stosowano, proszę Państwa, oboza. Więc dzisiaj Polacy godzą się na stosowanie chemii, która ich zabija. Jeszcze są szczęśliwi. Jeszcze za to płacicie. Idziecie do marketu i za to gówno płacicie. No przecież trzeba być naprawdę
niepoważnym, żeby się na takie coś godzić. No, czas najwyższy na dyskusję. Zróbmy ogólnopolski ruch. Srajmy na tych, proszę Państwa, kandydatów na prezydentów, bo ich w ogóle po prostu nawet nie ma co oceniać. Zróbmy sami coś od siebie, oddolnie. Niech ten ruch narodowy przejrzy na oczy, niech przejrzą, proszę Państwa, wyborcy PiSu i Platformy, co się dzieje, że jesteśmy jednym narodem, a jesteśmy truci. Przecież to jest coś nienormalnego, niebywałego, żeby godzić się na dobrowolne trucie. To trzeba być samobójcą, więc każdy Polak powinien mieć koszulkę z tyłu z napisem: jestem samobójcą, godzę się na trucie, świadomie za to jeszcze płacę, jestem super, super po prostu chyba kretynem. No bo inaczej tego nie można ująć. Ci, co się na to godzą, proszę Państwa, a lekarze bezczelni, którzy wmawiają, że to jest choroba XXI wieku, że to jest choroba cywilizacyjna, no to ja przepraszam. To kto was uczył, kto was kształcił, na co wy żeście przyrzekali? Przyrzekaliście po to, żeby stać w imieniu narodu i dbać o jego zdrowie, a godzicie się na masowe trucie. Każdy lekarz dzisiaj powinien szczegółowo znać raport NIK-owski, szczegółowo powinien zadbać o to i sprawdzać, proszę Państwa, to, co jest przyczyną chorób, a nie to, co już wiemy, że choroba jest. I najlepiej podawać antybiotyki, leki, a najlepiej jeszcze zagraniczne. Oddaliśmy nawet produkcję leków do Chin, do Indii, a w Polsce, proszę Państwa, nawet odczynników nie produkujemy. Więc dajmy sobie spokój, weźcie wy się, zastanówcie, czy jest jakikolwiek jeden godny reprezentant na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przecież to jest dzieci systemu, systemowe dzieci. Pozdrawiam serdecznie.